Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem, siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach, dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych, jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie, jeden by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie odnaleźć. Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać, w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie. John Ronald Ruel Tolkien Władca Pierścieni Część pierwsza, Drużyna Pierścienia Przekład Maria Skibniewska Czyta Marian Czarkowski Prolog. W sprawie Hobbitów. Książka ta w znacznej mierze poświęcona jest Hobbitom i z jej kartek czytelnicy dowiedzą się wiele o ich charakterze, a trochę też o ich historii. Dodatkowe informacje znaleźć można w wybranych fragmentach Czerwonej Księgi Marchi Zachodniej, ogłoszonych poprzednio pod tytułem Hobbit. Tę wcześniejszą opowieść oparłem na najstarszych rozdziałach Czerwonej Księgi, Napisanych przez Bilba, pierwszego hobbita, który zdobył sławę w szerszym świecie. Zatytułował on swoje wspomnienia tam i z powrotem, ponieważ opowiedział w nich o swojej wyprawie na Wschód i o powrocie do domu. Ta właśnie przygoda stała się później powodem wplątania wszystkich hobbitów w doniosłe wypadki trzeciej ery, opisane w niniejszej książce. Wielu czytelników zechce może jednak dowiedzieć się więcej o tym godnym uwagi ludzie już na samym początku tej opowieści, niektórzy zaś mogą nie posiadać poprzedniej książki. Dla nich właśnie zamieszczam tu kilka uwag dotyczących ważniejszych spraw zaczerpniętych z zachowanych źródeł, traktujących o hobbitach. Przypominam też pokrótce przebieg wcześniejszej wyprawy. Hobbici to lud skromny, lecz bardzo starożytny, o wiele liczniejszy ongi niż dziś. Kochają bowiem pokój i ciszę i żyzną, uprawną ziemię. Najchętniej osiedlali się w dobrze rządzonych i dobrze zagospodarowanych rolniczych krainach. Nie rozumieją i nigdy nie rozumieli, ani nie lubili maszyn bardziej skomplikowanych niż miechy kowalskie, młyn wodny czy ręczne krosna, chociaż narzędziami rzemieślniczymi posługiwali się zręcznie. Nawet w starożytnych czasach onieśmielali ich duzi ludzie, jak nas nazywają. Teraz zaś unikają ich trwożnie i dlatego coraz trudniej spotkać hobbita. Hobbici odznaczają się doskonałym słuchem i bystrym wzrokiem, a chociaż są skłonni do tycia i nie lubią się spieszyć, bez potrzeby, ruchy mają zwinne i zgrabne. Zawsze posiadali dar szybkiego i bezszelestnego znikania, jeśli zjawiał się w pobliżu któryś z dużych ludzi, a nie życzyli sobie go spotkać. Udoskonalili tę sztukę tak, że ludziom dziś wydaje się ona magią. W rzeczywistości jednak hobici nigdy nie studiowali magii w żadnej postaci. Nieuchwytność zawdzięczają jedynie zawodowej wprawie, a wskutek dziedzicznych uzdolnień, wytrwałych ćwiczeń i serdecznego zżycia się z ziemią, doprowadzili ją do doskonałości, której większe i mniej zręczne rasy nie mogą naśladować. Hobici są bowiem mali, mniejsi niż krasnoludy, a w każdym razie nie tak grubi i przysadziści, nawet jeśli wzrostem niewiele im ustępują. Wzrost hobbitów bywa różny, waha się od dwóch do czterech stóp naszej miary. W dzisiejszych czasach mało których hobbit sięga trzech stóp, ale jak twierdzą, rasa skarlała, bo dawniej bywali wyści. Czerwona Księga mówi, że band dobra stuk Bulroer, syn Isengrima II, mierzył cztery i pół stopy i mógł dosiadać konia. Wedle hobbickich kronik tylko dwaj sławni bohaterowie dawnych czasów przewyższali Bulroera, ale o tej ciekawej historii powie nam więcej niniejsza książka. Jeżeli chodzi o hobbitów z Szajeru, których właśnie dotyczy nasza opowieść. Był to za dni pokoju i dostatków lud wesoły. Ubierali się oni w jasne kolory, szczególnie lubili żółty i zielony. Rzadko nosili obuwie, ponieważ stopy ich mają z natury twardą, rzemienną podeszwę i obrośnięte są, podobnie jak głowa, bujnym, kędzierzawym włosem zwykle kasztanowatym. Dlatego też jedynym rzemiosłem niepraktykowanym wśród hobbitów było szewstwo. U rąk natomiast mieli długie, zręczne palce i umieli wytwarzać mnóstwo pożytecznych i ładnych przedmiotów. Twarze mieli na ogół bardziej poczciwe niż piękne. Szerokie, jasnookie, rumiane, o ustach skorych do śmiechu, jedzenia i picia. To też śmiali się, jedli i pili jak najczęściej i z wielkim zapałem lubili o każdej porze dnia żartować, a sześć razy na dzień jeść, o ile to było możliwe. Byli gościnni, przepadali za zebraniami towarzyskimi. A podarki równie hojnie dawali, jak chętnie przyjmowali. Nie ulega wątpliwości, że mimo późniejszego rozdzielenia, hobici są spokrewnieni o wiele bliżej z nami niż z elfami, a nawet niż z krasnoludami. Niegdyś mówili ludzkimi językami, na swój sposób oczywiście. Te same rzeczy, co my lubili i tych samych nie cierpieli. Ale nie sposób stwierdzić dokładnie, jakie wiązało ich z nami pokrewieństwo. Początki hobbitów sięgają w głąb dawnych dni, dziś już zamierzchłych i zapomnianych. Jedynie elfowie dotąd przechowują pamięć milionych czasów, lecz tradycje te ograniczają się niemal wyłącznie do ich własnej historii, w której ludzie rzadko występują, o hobbitach zaś wcale nie ma wzmianki. Mimo to jest rzeczą jasną, że hobici żyli cicho wśród ziemi przez długie lata, zanim inne ludy dowiedziały się o ich istnieniu. A że świat bądź co bądź roił się od rozmaitych, niezliczonych dziwnych stworzeń, mały Ludek Hobbicki bardzo niewiele znaczył wśród innych. Za życia wszakże Bilba i jego spadkobiercy Froda, chobici nagle, wbrew swoim życzeniom, stali się ważni i sławni i zmącili spokój narad mędrców oraz dużych ludzi. Te czasy, trzecia era śródziemia to już dzisiaj odległa przeszłość, i nawet zarysy lądów bardzo zmieniły się od owej epoki. Niewątpliwie jednak hobbici zamieszkiwali wówczas te same strefy, w których dotąd jeszcze żyją północno-zachodnie kraje Starego Świata na wschód od morza. O swej pierwotnej ojczyźnie hobbici z epoki Bilba nie zachowali żadnej wiadomości. Umiłowanie wiedzy. Z wyjątkiem badania genealogii nie było wśród nich zbyt rozpowszechnione, lecz kilku hobbitów ze starych rodów studiowało księgi o własnej przeszłości, a nawet zbierało u elfów, krasnoludów i ludzi zapiski z dawnych lat i dalekich krajów. Własne hobbitskie kroniki nie sięgały w przeszłość przed osiedleniem się w Shire, a najstarożytniejsze legendy rzadko mówiły o zdarzeniach sprzed dni wędrówki. Jednak jasno wynika z tych legend oraz zachowanych w języku i obyczajach dowodów, że chobici, podobnie jak wiele innych ludów, przywędrowali na zachód w zamierzchłych czasach. Najdawniejsze opowieści pozwalają domyślać się, że w pewnej epoce zamieszkiwali nad górnym biegiem Anduiny, między wielkim zielonym lasem a górami mglistymi. O powodach późniejszej, ciężkiej i niebezpiecznej przeprawy przez góry do Eriadoru, nie wiadomo dziś już nic pewnego. Źródła hobbickie mówią o rozmnożeniu się tutaj ludzi i o cieniu, który padł na lasy i takie wypełnił ciemnościami, że otrzymały nową nazwę mroczna puszcza. Jeszcze przed przekroczeniem gór hobbici podzielili się na trzy szczepy, różniące się dość znacznie między sobą harfutów, sturów i fallohidów. Harfutowie mieli skórę bardziej smagłą, byli niżsi i drobniejsi, nie nosili brud ani butów, dłonie i stopy mieli kształtne i zręczne. Osiedlali się najchętniej w górach i na stokach pagórków. Sturowie, bardziej masywni i cięższej budowy, ręce i stopy mieli większe, a lubili szczególnie równiny oraz brzegi rzek. Fallochidzi, o jaśniejszej cerze i owłosieniu, byli wyżsi i smuklejsi od innych hobbitów, a kochali się w drzewach i lasach. Harfutowie mieli ongi wiele do czynienia z krasnoludami i długi czas przeżyli u podnóży gór. Wcześniej wywędrowali na zachód, rozpraszając się po całym Eriadorze, aż po Wichrowy Czub, gdy dwa pozostałe szczepy jeszcze zamieszkiwały dzikie kraje. Harfutów uznać można za najbardziej typowych przedstawicieli hobbitów, a także za najliczniejszych. Bardziej niż inni skłaniali się do życia osiadłego. Nie lubili się przenosić z miejsca na miejsce i najdłużej zachowali obyczaj przodków, zamieszkując podziemne tunele albo nory. Sturowie. Najdłużej trzymali się brzegów wielkiej rzeki Anduiny i najmniej stronili od ludzi. Później niż Harfutowie przybyli na zachód, ciągnąc dalej z biegiem grzmiącej rzeki na południe. Tu większość z nich osiadła na długi czas między Tarbadem a granicą Danlandu, zanim ruszyli znowu na północ. Fallohidzi, najmniej liczni, stanowili północną gałąź. Nawiązali serdeczniejszą niż inni hobbici przyjaźń z elfami. Więcej wykazywali zdolności do języków i śpiewu niż do rzemiosła, a za najdawniejszych czasów woleli łowy od uprawiania ziemi. Przebyli góry na północ od Rivendell i powędrowali w dół rzeki zwanej Szarą Wodą. W Eriadorze wkrótce przemieszali się z innymi szczepami, które tu wcześniej od nich osiadły. Lecz jako odważniejsi i bardziej przedsiębiorczy, często wybijali się na przywódców wśród harfutów i sturów. Nawet za czasów bilba można było jeszcze zauważyć silne wpływy krwi falochickiej w żyłach najznakomitszych rodów, jak Tukowie lub dziedzice Baklandu. W zachodniej części Eriadoru, między górami mglistymi a księżycowymi, hobbici zastali ludzi i elfów. Były tu jeszcze niedobitki Dunedajnów, królów wśród ludzi, pochodzących z zamorza, z Westernes. Lecz wymierali szybko, a ich ogromne północne królestwo stopniowo pustoszało. Było aż za wiele miejsca dla nowych przybyszów i wkrótce hobbici zaludnili ten kraj, tworząc porządne osiedla. Większość pierwotnych osiedli od dawna zniknęła i za czasów Bilba została już zapomniana. Jedno wszakże z tych, które najwcześniej doszły do znaczenia, przetrwało, jakkolwiek mniejsze niż ongi. Znajdowało się ono w Bri oraz w położonym obok lesie Chetwood, o jakieś 40 mil na wschód od szajeru. Z pewnością w tej właśnie dawnej epoce hobici nauczyli się alfabetu i zaczęli pisać, wzorując się na Dunę Dajnach, którzy z kolei nabyli tę umiejętność od elfów. W tym także okresie hobici zapomnieli swego pierwotnego języka i odtąd przyjęli wspólną mowę, zwaną inaczej językiem westron, panującą we wszystkich krainach rządzonych przez królów od Arnoru do Gondoru i na wybrzeżach morza od Belfalas do Zatoki Księżycowej. Zachowali jednak kilka słów starego języka, a także odrębne nazwy miesięcy i dni tygodnia oraz mnóstwo imion własnych. Mniej więcej w tej samej epoce, wraz z wprowadzeniem rachuby czasu, kończy się okres legend, a zaczyna historia hobbitów. Albowiem w 1601 roku III ery dwaj fallochidzi, bracia Marcho i Blanco, wyruszyli z Bri, uzyskawszy pozwolenie wielkiego króla w Fornoście, przeprawili się z liczną rzeszą hobbitów przez brunatną rzekę Baranduinę, Przeszli przez most kamiennych łuków, zbudowany w okresie potęgi Królestwa Północy i zajęli na swoją siedzibę cały obszar między rzeką a dalekimi wzgórzami. W zamian mieli tylko utrzymywać w porządku Wielki Most oraz wszystkie inne mosty i drogi, udzielać pomocy gońcom królewskim i uznawać zwierzchnictwo króla. W ten sposób zaczęła się era Szajeru, bo rok przekroczenia rzeki Brandywiny, jak hobici ją przezwali, stał się pierwszym rokiem Szajeru. A wszystkie późniejsze daty liczono od niego. Osiadli na zachodzie hobbici, natychmiast pokochali swoją nową ojczyznę i pozostali w niej. Wkrótce też znów wyłączyli się z historii ludzi i elfów. Póki istniał król, byli jego poddanymi, lecz z imienia tylko, bo naprawdę rządzili nimi właśnie wodzowie, a hobbici wcale się nie mieszali do wydarzeń rozgrywających się na świecie, poza ich krajem. Podczas ostatniej bitwy pod Fornostem przeciw Czarnoksiężnikowi władcy Angmaru posłali na pomoc królowi garstkę łuczników, Tak przynajmniej twierdzą, bo w ludzkich kronikach brak o tym jakiejkolwiek wzmianki. Ale ta wojna przyniosła kres królestwu północy. A wówczas hobici zawładnęli krajem samodzielnie i wybrali spośród swoich wodzów Tana, żeby przejął władzę po królu, którego zabrakło. Przez następny tysiąc lat żyli w niezamąconym niemal pokoju. Po Czarnej Pladze, 37 rok według kalendarza Szajeru, rośli w liczbę i dostatki, aż do katastrofalnej długiej zimy i spowodowanego przez nią głodu. Mnóstwo ludów wtedy wyginęło, lecz w czasach, o których mówi ta opowieść, nie pamiętano już chudych lat 1158-1160, a hobbici zdążyli ponownie przywyknąć do dobrobytu. Ziemia była bogata i łaskawa, a chociaż długi czas przed przybyciem hobbitów pozostawała opuszczona, dawniej była doskonale zagospodarowana. Tam bowiem królowie mieli ongi swoje liczne fermy, pola zbóż, winnice i lasy. Kraj rozciągał się na czterdzieści staj pomiędzy dalekimi wzgórzami a mostem na brandy winie i na pięćdziesiąt między północnymi wrzosowiskami a moczarami na południu. Hobbici nazwali go szajerem. Była to kraina podległa władzy Tana, słynna z ładu i spokoju. W tym miłym zakątku pędzili spokojny, stateczny żywot i coraz mniej troszczyli się o resztę świata, po którym krążyły złe moce, aż wreszcie doszli do przeświadczenia, że pokój i dostatek panują wszędzie wśród ziemi i że wszystkie rozsądne stworzenia korzystają z tego przywileju. Zatarło się w ich pamięci, a może zatarli umyślnie to, co przedtem wiedzieli, a nigdy nie wiedzieli dużo, o strażnikach i o trudach tych, którzy umożliwili tak długi pokój w Szajer. W rzeczywistości ktoś ich chronił, lecz hobici o tym zapomnieli. Żaden szczep hobbitów w żadnej epoce dziejów nie odznaczał się wojowniczością i nigdy hobbici nie bili się między sobą. Dawnymi czasy, oczywiście, bywali zmuszani do walki, żeby utrzymać się pośród nieprzyjaznego świata. Lecz w epoce Bilba wojny te należały już do starożytnej historii. Nikt ze współczesnych Bilbowi nie mógł już pamiętać ostatniej bitwy w okresie poprzedzającym naszą opowieść jedynej zresztą bitwy, jaka rozegrała się w granicach Szajeru, kiedy to w roku 1147, według kalendarza Szajeru, Ban Dobrastuk zwyciężył na Zielonych Polach i odparł najazd orków. Nawet klimat z czasem złagodniał, a wilki, które ongi podczas srogich, śnieżnych zim ciągnęły wygłodniałe z północy, znano teraz jedynie z bajek starców. Chociaż więc w Szajer przechowało się trochę oręża, służył on zazwyczaj do ozdoby ścian nad kominkami lub wystawiony był w muzeum w Michel Delving. Muzeum to nazywano domem matom, bo słowem matom określali hobbici wszelkie rzeczy, doraźnie, na nic nieprzydatne, które wszakże nie chcieli wyrzucać. W Chobickich mieszkaniach gromadziło się mnóstwo różnych matom. Do nich też można by zaliczyć większość urodzinowych podarków, przechodzących z rąk do rąk. Mimo wszystko, wśród wygód i pokoju hobbici wciąż jeszcze zachowali zadziwiająco wiele hartu. Jeśli już dochodziło do walki, niełatwo było ich spłoszyć lub zabić. Może jedną z przyczyn, i to nie ostatnią, Niezmordowanego upodobania hobbitów do dobrych rzeczy było to, że w razie konieczności umieli się bez nich obywać. Wytrzymywali srogie męczarnie z ręki wroga, ból, chłody i burze tak dzielnie, że zdumiewali tych, którzy, nie znając dobrze hobbitów, sądzili ich z pozorów, z tłustych brzuchów i sytych twarzy. Nie skorzy do kłótni, nie zabijali dla rozrywki żadnych żyjących istot, lecz przyparci do muru stawali mężnie. Słynąc z bystrego oka i pewności ręki. Nie tylko wtedy, gdy mieli łuki, strzały. Kiedy hobbit schylał się po kamień, każde obce stworzenie dobrze wiedziało, że lepiej zrobi, jeśli szybko uskoczy do kryjówki. Początkowo wszyscy hobbici mieszkali w norach ziemnych, tak przynajmniej powiadają, i w tego rodzaju mieszkaniach po dziś dzień czują się najbardziej swojsko. Z czasem wszakże musieli przyjąć również inne formy budownictwa. Za życia Bilba w Szajer tylko najbogatsi i najbiedniejsi przestrzegali starego obyczaju. Biedacy mieszkali w prymitywnych jamach, w prawdziwych norach o jednym, jedynym oknie lub bez okien w ogóle. Zamożni hobici budowali sobie zbytkowne odmiany tradycyjnych norm. Nie wszędzie jednak można było znaleźć odpowiedni teren do budowy obszernych, rozgałęzionych korytarzy podziemnych, zwanych po hobbicku smajalami. W płaskich, niezinnych okolicach hobbici, których wciąż przybywało, zaczęli wznosić domy nad ziemią. A nawet w górzystych stronach i w starych osiedlach, jak Hobbiton albo Tukon, czy też w stolicy Szajeru, w Michel Delving na Białych Wzgórzach powstało wiele domów z drewna, cegły i kamienia. Szczególnie upodobali je sobie młynarze kowale, powroźnicy i cieśle oraz inni rzemieślnicy. Hobbici bowiem, nawet mając nory mieszkalne, na warsztaty od dawna zwykli budować szopy. Podobno zwyczaj wznoszenia na fermach, budynków gospodarskich i stodół pierwsi wprowadzili mieszkańcy moczarów z nizin nad Brandywiną. Hobbici z tej części kraju, zwanej Wschodnią Ćwiartką, byli dość tędzy, nogi mieli grube i podczas dżdżystej pogody nosili buty na modłę krasnoludzką. Nie ulegało wszakże wątpliwości, że w ich żyłach płynęło dużo krwi sturów, o czym świadczył zarost hodowany przez wielu z nich na brodzie. Harfutowie i Falochidzi nie mieli ani śladu zarostu. Większość hobbitów z moczarów i z Baklandu na wschodnim brzegu rzeki, którym następnie zawładnęli, przybyła do szajeru później, z dalekiego południa. Trawiały się wśród nich osobliwe imiona i dziwne słowa niespotykane w innych okolicach. Możliwe, że sztuka budowlana, tak jak wiele innych rzemiosł, została przejęta od Dunedainów, ale mogli się jej również nauczyć hobici bezpośrednio od elfów, mistrzów ludzkości w epoce jej zarania. Albowiem elfowie wysokiego rodu nie opuścili jeszcze śródziemia i zamieszkiwali podówczas w Szarej Przystani na zachodzie oraz w innych miejscowościach niezbyt odległych od Szajeru. Za Moczarami na zachodzie widniały trzy wieże elfów, stojące tam od niepamiętnych czasów. W blasku księżyca lśniły, a ich poświata widoczna była daleko wokół. Najwyższa była jednocześnie najdalszą i sterczała samotnie na zielonym wzgórzu. Hobbici z zachodniej ćwiartki utrzymywali, że z jej szczytu widać morze, lecz żaden hobbit, o ile wiadomo, nigdy się na ten szczyt nie wdrapał. Prawdę mówiąc, bardzo nieliczni hobbici widzieli w życiu morze i żeglowali po nim, a jeszcze mniej było takich, którzy powróciliby o tym opowiedzieć. Na ogół hobbici nieufnie spoglądali, nawet na rzeki i łódki, mało który też umiał pływać. Im dłużej trwały spokojne dni szajeru, tym rzadziej hobici wdawali się w rozmowy z elfami, aż wreszcie zaczęli się ich lękać i podejrzliwie traktować tych, którzy się z nimi zadawali. Sama nazwa morze stała się postrachem i wróżbą śmierci dla hobbitów. Więc odwrócili twarze od wzgórz na zachodzie. Może więc nauczyli się budownictwa od elfów, a może od ludzi. W każdym razie stosowali tę sztukę na swój własny sposób. Nie wznosili wież. Domy hobbitów bywały zazwyczaj długie, niskie i wygodne. Najdawniejsze stanowiły właściwie tylko pewną nadziemną odmianę smajalów. Kryto je strzechą z siana lub słomy albo darniną, a ścianom nadawano kształt nieco wypukły. Ten typ budownictwa należy jednak do wczesnego okresu Szajeru. Od dawna już hobbici zmienili je i udoskonalili dzięki sposobom, których nauczyli się od krasnoludów lub które sami wynaleźli. Najbardziej charakterystyczną cechą hobbickiej architektury pozostało upodobanie do okrągłych okien, a nawet drzwi. Domy i nory hobbitów z szajeru bywały zwykle obszerne i zamieszkane przez liczne rodziny. Bilbo i Frodo Baggins, jako bezżenni. Stanowili wyjątek, jak zresztą pod wielu innymi względami, choćby pod tym, że przyjaźnili się z elfami. Niekiedy, jak na przykład u Tuków z Wielkich Smajalów, albo u Brendybaków z Holu, kilka spokrewnionych pokoleń żyło razem w zgodzie, mniejszej lub większej, w jednej dziedzicznej siedzibie rozbudowanej w liczne boczne tunele. Wszyscy hobici, bądź co bądź, mieli silnie rozwinięte poczucie rodowej więzi i bardzo dokładnie orientowali się w swoich pokrewieństwach wywodzili długie i zawiłe rodowody, kreśląc drzewa genealogiczne o mnóstwie rozgałęzień. Obcując z hobbitami trzeba pamiętać kto z kim jest spokrewniony i w jakim stopniu. Byłoby niemożliwe pomieścić w tej książce drzewo genealogiczne, obejmujące bodaj najważniejsze rody z epoki, o której tu opowiadamy. Drzewo takie, dodane na końcu Czerwonej Księgi Marchi Zachodniej, stanowi samo w sobie sporą książeczkę, która każdemu, kto nie jest hobbitem, wydałaby się straszliwie nudna. Hobici przepadają za takimi wywodami pod warunkiem, żeby były ścisłe. Lubią znajdować w książkach to, co i bez nich dobrze wiedzą, ale przedstawione jasno, prosto i bez sprzeczności. O fajkowym zielu jest jeszcze pewna sprawa, której mówiąc o dawnych hobitach nie wolno pominąć, a mianowicie dziwaczne przyzwyczajenie tego ludu. Hobici sali czy też wdychali za pomocą drewnianych lub glinianych fajek dym, żarzących liści ziela, zwanego zielem albo liściem fajkowym. Był to prawdopodobnie jakiś gatunek z rodzaju nikocjana. Głęboka tajemnica okrywa pochodzenie tego szczególnego zwyczaju, czym może sztuki. Jak woleli to nazywać hobbici. Wszystko, co na ten temat udało się w starożytności wykryć, zebrał Meriadok Brendyback, późniejszy dziedzic Baklandu. Ponieważ zaś i on i tytoń z południowej ćwiartki grają pewną rolę w dalszym opowiadaniu, przytoczę tu uwagi zamieszczone we wstępie do jego zielnika szajeru. Z całą pewnością, pisze Meriadok Brendyback, wolno nam tę sztukę uznać za nasz własny wynalazek. Kiedy hobbici zaczęli palić fajki, nie wiadomo, bo z najdawniejszych nawet legend i kronik rodzinnych wynika, że już w zamierzchłych czasach zwyczaj był ustalony. Od wieków mieszkańcy szajeru palili rozmaite zioła jedne gorsze, inne lepsze. Wszystkie jednak świadectwa zgadzają się co do tego, że pierwsze prawdziwe ziele fajkowe wyhodował Tobold Hornblower w swoich ogrodach w Longbottom w południowej ćwiartce, za panowania Issengrima II około roku 1070 według kalendarza Szajeru. Po dziś dzień najlepszy krajowy tytoń pochodzi z tej właśnie okolicy, a najbardziej lubiane jego odmiany noszą nazwy liście z Longbottom, Stary Tobi i Gwiazda Południa. W jaki sposób Stary Tobi uzyskał tę roślinę, nie wiadomo, bo umarł nie zwierzywszy nikomu sekretu. Znał się na ziołach, nie był jednak podróżnikiem. Podobno za młodu bywał często w Bri, lecz z pewnością nigdy nie zapuścił się dalej. To też wydaje się bardzo możliwe, że usłyszał o tej roślinie w Bri, w tej bowiem krainie i za naszych czasów rośnie ona bujnie na południowych stokach wzgórz. Hobbici z Bri twierdzą, że to oni pierwsi palili w fajkach prawdziwe fajkowe ziele. Co prawda hobici z Bri we wszystkie proszczą sobie prawa do pierwszeństwa przed hobitami z nazywając ich kolonistami, w tym wszakże szczególnym przypadku pretensje ich wydają mi się dość uzasadnione. Niewątpliwie nie skąd inąd lecz z Bri, sztuka palenia prawdziwego fajkowego ziela rozpowszechniła się w ostatnim stuleciu między krasnoludami i takimi istotami jak strażnicy, czarodzieje, różni wędrowcy, bo ruch jest niemały przez ten kraj, który był z dawna węzłem wielu szlaków. Tak więc za kolebkę i ośrodek sztuki fajkowej uznać można starą gospodę w Bri pod rozbrykanym kucykiem, w której od niepamiętnych czasów gospodarzyła rodzina Batterburów. Mimo to poczynione przeze mnie podczas wielu wypraw na południe obserwacje przekonały mnie, że ojczyzną ziela fajkowego nie jest nasza część świata, lecz że przywędrowało ono do nas z doliny Anduiny, tam zaś, jak przypuszczam, przywieźli je z za morza ludzie z Westernes. Rośnie on obficie w Gondorze, jest tam bujniejsze i wyższe niż na północy, gdzie nigdy nie pleni się dziko i gdzie udaje się tylko w zacisznych zakątkach, jak właśnie w Longbottom. W Gondorze ludzie zwą je pachnącą psianką i cenią jedynie za woń i piękne kwiaty. Stamtąd ziele to przewożono zieloną ścieżką dalej w ciągu długich stuleci dzielących nasze czasy od przybycia Elendila. Lecz Dunedainowie z gondoru również przyznają, że to hobici pierwsi użyli ziela do fajek. Nawet żaden z czarodziejów nie wpadł wcześniej na ten pomysł. Jeden wszakże czarodziej, którego znałem osobiście, z dawna tej sztuki się nauczył i doszedł w niej do wielkiej wprawy, jak zresztą we wszystkim, czym się zechciał bawić. O ustroju szajeru. Szajer dzielił się na cztery części. Na ćwiartki, o których już wspomniałem: północną, południową, wschodnią i zachodnią. Te z kolei dzieliły się na krainy, których nazwy pochodziły od nazwisk znakomitych starych rodów. Jakkolwiek w epoce, gdy rozgrywały się opisane w tej książce wypadki, spotykało się często hobbitów danego nazwiska poza krainą niegdyś do ich przodków należącą. Wprawdzie wszyscy niemal potomkowie rodziny Tuków mieszkali jeszcze w Tukonie, lecz nie można tego samego powiedzieć o innych, takich jak na przykład Baginsowie albo Bofinowie. Poza ćwiartkami pozostawały marchie wschodnia i zachodnia Backland i marchia zachodnia dołączone do szajeru w roku 1462 według kalendarza szajeru. Szajer podówczas nie miał własnego rządu w ścisłym znaczeniu tego słowa. Rody najczęściej same rządziły swoimi sprawami. Cały niemal czas wypełniała hobbitom produkcja żywności oraz jej zjadanie. Obywatele Szajeru byli na ogół hojni, niełapczywi, lecz powściągliwi i skłonni zadowalać się tym, co mieli, toteż wielkie i mniejsze gospodarstwa rolne, warsztaty i drobne przedsiębiorstwa handlowe przechodziły z pokolenia na pokolenie niezmieniane. Żyła oczywiście starodawna tradycja możnych królów z Fornostu, czyli z Norbery, jak hobbici nazywali to miasto leżące na północ od Szajeru. Lecz od tysiąca niemal lat nie było już tych królów, a ruiny grodu królów zarosła trawa. Mimo to hobbici mówili o dzikusach i złych stworach, na przykład o trollach, że to są istoty, które nigdy nie słyszały o królu. Przypisywali bowiem owym dawnym królom wszystkie swoje podstawowe prawa. Przestrzegali ich zazwyczaj z dobrej woli, ponieważ były to prawa, jak powiadali, starożytne i sprawiedliwe. Niewątpliwie ród Tuków przodował wśród hobbitów z Szajeru przez długie wieki, ponieważ urząd Tana przeszedł na Tuków od Oldbaków kilkaset lat temu i odtąd zawsze głowa tego rodu piastowała ową godność. Tan przewodniczył sądownictwu. Zwoływał wiece. I dowodził siłami zbrojnymi, ponieważ jednak sądy i wiece zbierały się tylko w razie szczególnej potrzeby, co się od długich lat wcale nie zdarzało, urząd tana stał się jedynie chlubnym tytułem i niczym więcej. Rodzina Tuków cieszyła się nadal wyjątkowym poważaniem, była bowiem wciąż bardzo liczna i bogata, a przy tym w każdym pokoleniu płodziła osobników silnego charakteru, skłonnych do dziwactw, a nawet do awanturniczych przygód. Te ostatnie cechy co prawda tolerowano raczej. I to tylko ubogaczy, nieźli pochwalano. Niemniej przetrwał obyczaj nazywania głowy tego rodu wielkim tukiem i dodawania do jego imienia w razie potrzeby numeru porządkowego, na przykład Isengrim II. Jedynym rzeczywistym urzędem w ówczesnym szajer była godność burmistrza Michel Delving, którego wybierano co 7 lat podczas wolnego jarmarku na białych wzgórzach w sobudkę, Light, czyli w dzień środka roku. Obowiązki burmistrza ograniczały się niemal wyłącznie do przewodniczenia na bankietach wydawanych z okazji świąt hobbickich, nadzwyczaj licznych. Lecz z zgodnością burmistrza łączyły się funkcje najwyższego poczmistrza i pierwszego szeryfa. Musiał więc kierować listonoszami oraz szeryfami. Były to jedyne dwa rodzaje służby publicznej w Szajer, przy czym poczta miała znacznie więcej do roboty niż policja. Nie wszyscy hobbici umieli pisać. Lecz ci, którzy tę sztukę posiedli, pisali niezmordowanie do mnóstwa przyjaciół oraz do wybranych osób z rodziny, mieszkających w takiej odległości, że spacerkiem w ciągu popołudnia nie dało się do nich dojść. Szeryfami nazywali hobbici swoją policję, czy ściślej mówiąc to, co w szajer za policję uchodziło. Szeryfowie nie nosili mundurów, o takich rzeczach hobbici nigdy nie słyszeli. Wyróżniali się tylko piórem na czapce. W praktyce byli raczej pastuchami niż policjantami i zajmowali się częściej szukaniem zabłąkamego bydła niż pilnowaniem porządku wśród ludności. W całym kraju liczono ich dwunastu, po trzech na każdą ćwiartkę do utrzymywania ładu wewnętrznego. Znacznie liczniejszy zastęp, powiększany lub zmniejszany, zależnie od potrzeb, patrolował granice strzegąc, by wszelkiego rodzaju obcokrajowcy wielcy czy mali nie czynili szkód. W czasach, w których zaczyna się nasza opowieść, oddział pograniczników, jak ich zwano, znacznie wzmocniono. Krążyły bowiem niepokojące wiadomości i skargi na dziwne stwory i osoby grasujące na pograniczu, a nawet przekraczające granice znak, że coś jest nie w porządku i nie tak, jak było dotąd, natomiast tak, jak bywało dawnymi czasy, wedle świadectwa starych bajek i legend. Mało kto zwrócił uwagę na ten objaw. Nawet Bilbo nie miał pojęcia o jego prawdziwym znaczeniu. Sześćdziesiąt lat upłynęło, odkąd wyruszył na swoją pamiętną wyprawę. Bilbo był już stary, nawet jak na hobita, a hobici nierzadko żyją do stu lat. Wszelkie jednak pozory świadczyły, że sporo mu jeszcze zostało z bogactw przywiezionych z podróży. Jak wiele czy jak mało, tego nikomu nie zwierzył, nawet ulubionemu bratankowi imieniem Frodo. Nadal też przechowywał w tajemnicy pierścień, znaleziony podczas wyprawy. O znalezieniu pierścienia. W książce pod tytułem Hobbit opowiedziano o tym, jak pewnego dnia do domu Bilba przybył Gandalf Szary, czarodziej, a z nim trzynastu krasnoludów. Nie byle kto zresztą, lecz sam Torin Dębowa Tarcza, potomek królów oraz dwunastu jego towarzyszy wygnania. Z tą kompanią Bilbo, ku swemu nigdy niewyczerpanemu zdumieniu, wyruszył w kwietniowy poranek roku 1341 według kalendarza Szajeru na poszukiwanie wielkich skarbów, bogactw krasnoludów, ongi własności królów spod góry, spod Ereboru, w kraju Dale, hen na wschodzie. Skarby znaleziono, a smoka, który ich strzegł, zabito. Jakkolwiek przed ostatecznym zwycięstwem stoczono bitwę pięciu armii, jakkolwiek poległ w niej Torin, jakkolwiek dokonano mnóstwa chwalebnych czynów, cała ta wyprawa niewiele by wpłynęła na dalszy bieg historii i nie zyskałaby więcej niż parę wierszy w obszernych kronikach trzeciej ery, gdyby nie pewien wypadek, który przytrafił się po drodze. Drużynę Torina, ciągnącą ku dzikim krajom, napadli na wysokiej przełęczy w górach mglistych orkowie. Bilbo przypadkiem zabłąkał się w czarnych podziemiach orków, wydrążonych głęboko w skałach i omackiem, posuwając się w ciemnościach, natrafił ręką na pierścień leżący na dnie tunelu. Włożył pierścień do kieszeni. W owym momencie wydało mu się to po prostu szczęśliwym trafem. Szukając wyjścia, Bilbo zaszedł w głąb aż do korzeni góry i tu musiał się zatrzymać. Drogę przeciąło mu lodowate jezioro, do którego nie dochodził ani promień światła. Pośród tego jeziora, na skalistej wysepce, mieszkał golum. Był to mały, szkaradny stwór. Wiosłując szerokimi, płaskimi stopami, pływał po wodzie w łódeczce i bladymi, świecącymi oczyma wypatrywał ślepy ryb, chwytał je długimi paluchami i pożerał na surowo. Żarł zresztą wszelkie żywe istoty, nawet orków, jeśli zdołał któregoś złapać i udusić bez walki. Golum miał tajemniczy skarb, zdobyty przed wiekami, gdy jeszcze żył na jasnym świecie. Złoty pierścień, który czynił swego właściciela niewidzialnym. Był to jedyny przedmiot miłości Goluma, jego skarb. Golum przemawiał do niego nawet wówczas, gdy go nie miał przy sobie. Trzymał bowiem pierścień w bezpiecznej skrytce, w skalnej szparze na swojej wysepce, a nakładał tylko wówczas, gdy wybierał się na łowy albo na zwiady wśród orków w ich podziemiu. Byłby pewnie od razu napadł na Bilba, gdyby w chwili spotkania z nim miał pierścień przy sobie. Nie miał go jednak, a Hobbit ściskał w garści nóż zrobiony przez elfów, służący mu za miecz. Żeby zyskać na czasie, Golum wyzwał Bilba na turniej zagadek, oznajmiając, że go zabije i zje, jeśli Hobbit nie odpowie na któreś jego pytanie. Jeśli natomiast wygra Bilbo, spełni jego życzenie i wyprowadzi go z lochów na świat. Bilbo, zabłąkany bez nadziei w ciemnościach, nie mogąc ani iść naprzód, ani się wycofać, przyjął to wyzwanie zadali sobie nawzajem mnóstwo zagadek. W końcu Bilbo zwyciężył, co zresztą zawdzięczał bardziej szczęściu, jak się zdawało, niż rozumowi. Nie wiedząc bowiem pod koniec gry, jaką wymyślić zagadkę, a natrafiwszy ręką w kieszeni na znaleziony pierścień, wykrzyknął Co ja mam w kieszeni? Na to oczywiście Golum nie znalazł odpowiedzi, chociaż zażądał prawa do trzykrotnej próby. Rzeczoznawcy różnią się co prawda w opinii, czy ostatnie pytanie Bilba można uznać za zagadkę zgodnie z ustalonymi przepisami gry. Wszyscy wszakże zgadzają się, że Gollum, skoro nie zaprotestował od razu i trzykroć próbował odpowiedzieć, był obowiązany spełnić obietnicę. Bilbo nalegał, żeby stwór dotrzymał danego słowa. Przyszło mu bowiem na myśl, że tak oślizły gat może okazać się przeniewiercą, jakkolwiek obietnica tego rodzaju uważana była z dawna za świętość i tylko najprzewrotniejsze istoty śmiałyby ją złamać. Lecz po wiekach samotności i mroków serce goluma znikczemniało i wlęgła się w nim zdrada. Wymknął się, wrócił na swoją wysepkę, o której Bilbo nic nie wiedział, a która sterczała w pobliżu z czarnej wody. Golum przypuszczał, że jego pierścień leży w kryjówce. Potwór był już głodny i zły, a gdyby miał swój skarb przy sobie, nie lękałby się żadnego oręża. Ale pierścienia nie było na wysepce. Zginął, zniknął. Golum wrzasnął tak, że ciarki przeszły po krzyżach hobitowi, chociaż jeszcze nie rozumiał, co się stało. Golum poniewczasie odgadł ostatnią zagadkę. Co on ma w kieszeni? krzyknął. Zielony płomień palił się w jego ślepiach kiedy wracał, żeby zamordować Bilba i odzyskać swój skarb. Bilbo w samą porę dostrzegł niebezpieczeństwo i na ośle rzucił się do ucieczki korytarzem, byle dalej od jeziora. Raz jeszcze ocalił go szczęśliwy przypadek, kiedy bowiem pędząc wsunął rękę do kieszeni, pierścień sam wskoczył mu na palec. Dzięki temu golum minął hobita, nie widząc go wcale i pobiegł zagrodzić wyjście, żeby uniemożliwić złodziejowi ucieczkę. Bilbo ostrożnie podążył za nim. Gdy potwór, wlokąc się korytarzem, klął i mówił sam do siebie o swojej cennej zgubie. Z jego słów wreszcie nawet hobbit zrozumiał całą prawdę i w ciemnościach błysnęła mu nadzieja. Oto znalazł cudowny pierścień. Miał szansę wymknąć się zarówno golumowi, jak i orkom. Wreszcie obaj zatrzymali się u wylotu korytarza, który prowadził do niższej bramy lochów, otwierającej się na wschodnich stokach gór. Golum przyczaił się tutaj, węsząc i nasłuchując, a Bilba korciło, żeby go usiec mieczem. Przeważyła jednak litość. Wprawdzie zachował sobie pierścień, w którym tkwiła jedyna nadzieja ratunku, lecz nie chciał pod jego osłoną zabijać nieszczęsnego golluma, zdanego na jego łaskę. Zebrał całą odwagę, przeskoczył w ciemności nad głową goluma i umknął w głąb korytarza, ścigany krzykiem nienawiści i rozpaczy. Złodziej! — Złodziej Baggins! Nienawidzimy go na wieki! Otóż najciekawsze w tej historii jest to, że Bilbo początkowo opowiedział ją swoim towarzyszom zupełnie inaczej. Według jego relacji Gollum obiecał mu w razie wygranej prezent, ale gdy po niego poszedł na wysepkę, stwierdził, że zginął mu klejnot, magiczny pierścień otrzymany niegdyś w podarku na urodziny. Bilbo domyślił się, że to chodzi właśnie o ten sam pierścień, który on znalazł, a który uznał teraz za swoją prawowitą własność, skoro zwyciężył w grze. Ponieważ jednak był w rozpaczliwym położeniu, nic o tym Golmowi nie powiedział, lecz zamiast prezentu zażądał wskazania drogi z Lochów na świat. Tak przedstawił Bilbo tę sprawę w swoich pamiętnikach i nie zmienił, zdaje się, nic w swojej relacji nawet po radzie u Elronda. Tak też zapisana została owa przygoda w Czerwonej Księdze i w licznych jej odpisach oraz w skrótach. Niektóre wszakże kopie zawierają prawdziwą wersję, podaną jako alternatywę, zaczerpniętą niewątpliwie ze wspomnień Froda lub Sama. Ci dwaj hobbici znali bowiem prawdę, jakkolwiek niechętnie dementowali słowa zapisane własną ręką starego Bilba. Gandalf jednak od pierwszej chwili nie wierzył w prawdziwość opowiadania Bilba i w dalszym ciągu bardzo był ciekaw prawdy o pierścieniu. Wielokroć brał Bilba na spytki, co nawet na czas jakiś ochłodziło między nimi przyjazne stosunki, aż w końcu wydobył prawdziwą historię. Czarodziej przywiązywał wielką wagę do prawdy. Nie powiedział tego hobbitowi, lecz niemałą wagę przywiązywał również do faktu, że zacny Bilbo. Wbrew swoim zwyczajom, od razu mu jej nie wyznał i bardzo był tym zaniepokojony. A jednak pomysł prezentu nie wykluł się w głowie Bilba z niczego. Bilbo później zwierzył się Gandalfowi, że ten myśl nasunęły mu słowa goluma, podsłuchane w tunelu. Golum rzeczywiście kilkakrotnie nazwał wtedy pierścień swoim urodzinowym prezentem. To także wydało się czarodziejowi dziwne i podejrzane, lecz nie wykrył całej prawdy w owym czasie, ani przez wiele lat później, jak się dowiecie dalej z tej książki. O późniejszych przygodach Bilba niewiele mam tu do opowiedzenia. Z pomocą pierścienia hobbit wymknął się straży orków, u bramy i odnalazł przyjaciół. Wiele razy podczas wyprawy użył pierścienia najczęściej po to, żeby ratować towarzyszy. Mimo to, jak mógł najdłużej, zachował go przed nimi w tajemnicy. Po powrocie do domu nigdy o pierścieniu nie wspominał. Nikomu. Z wyjątkiem Gandalfa i Froda. Toteż nawet żywa dusza w Shire nie domyślała się, że skarb ten jest w posiadaniu Bilba. A przynajmniej on sam tak sądził. Sprawozdanie z wyprawy, które potem spisał, pokazał jedynie Frodowi. Miecz swój, rządło, Bilbo powiesił nad kominkiem. A zbroje cudownej roboty, dar krasnoludów, wybraną ze skarbca odbitego smokowi... Ofiarował do muzeum, do domu Matom w Michel Delving. Przechował jednak w jednej z szaf w back-end stary płaszcz i kaptur, które nosił podczas wyprawy, a pierścień bezpiecznie umocowany na pięknym łańcuszku miał stale w kieszeni. Powrócił do domu w back-end 22 czerwca roku 1342, według kalendarza Szajeru, w wieku lat 52. Nic godnego uwagi nie zdarzyło się w kraju aż do roku 1401, gdy pan Bagins rozpoczął przygotowania do uroczystego obchodu swoich 111 urodzin i w tym momencie zaczyna się nasza opowieść. Hobici odegrali tak ważną rolę w wielkich wydarzeniach, które pod koniec trzeciej ery zostały uwieńczone wcieleniem Szajeru do zjednoczonego na nowo królestwa, że rozbudziło to wśród nich powszechne zainteresowanie własną historią. Wiele tradycji, przekazywanych przedtem tylko ustnie, zebrano podówczas i spisano. Członkowie co znakomitszych rodów, powiązanych również ze sprawami całego królestwa, studiowali też jego najdawniejsze dzieje i legendy. W początkach czwartej ery było już w Szajer kilka bibliotek, gdzie gromadzono liczne książki historyczne i kroniki. Najbogatsze takie zbiory znajdowały się pod wieżami, w wielkich smajalach i w brędy holu. Ta relacja o zdarzeniach z końca III ery opiera się głównie na Czerwonej Księdze Marchi Zachodniej. Tytuł tej księgi, stanowiącej główne źródło dla kronikarza Wojny o Pierścień, pochodzi stąd, że przechowywano ją przez długi czas pod wieżami w siedzibie Fernbernów, strażników zachodniej Marchi. Pierwotnie były to osobiste pamiętniki Bilba, zabrane przez niego do Rivendell. Frodo przywiózł je do szajeru wraz z mnóstwem luźnych kartek i zapisków i w latach 1420-1421 według kalendarza szajeru wypełnił prawie wszystkie niezapisane jeszcze stronicę własną relacją z wojny. Razem z tymi pamiętnikami przechowywane były prawdopodobnie we wspólnej szkarłatnej tece trzy grube tomy oprawne w czerwoną skórę, ofiarowane przez Bilba Frodowi jako pożegnalny prezent. Do tych czterech tomów dołączono w marchi zachodniej piąty, zawierający komentarze, genealogie i różne inne materiały dotyczące hobbitów, którzy należeli do drużyny Pierścienia. Oryginał Czerwonej Księgi nie zachował się, lecz na szczęście sporządzono wiele jego kopii, szczególnie pierwszego tomu na użytek potomstwa dzieci Samłajsa Gamdzi. Najbardziej interesująca kopia ma jednak inną historię. Przechowywano ją w wielkich smajalach, lecz przepisana została w Gondorze, zapewne na polecenie prawnuka Peregrina, a ukończono tę pracę w roku 1592 według kalendarza Szajeru, 172 rok IV ery. Skryba załączył następującą adnotację. Findegil, pisarz królewski, pracę tę ukończył w 172 roku. Jest to dokładna kopia księgi Tana z Minas Tirith. Ta zaś była sporządzoną na rozkaz króla Elessara kopią Czerwonej Księgi Perianów, ofiarowaną królowi przez Tana Peregrina po jego powrocie do Gondoru w 64 roku IV ery. Tak więc była to najwcześniejsza z kopii Czerwonej Księgi i zawierała wiele fragmentów później pominiętych lub zagubionych. W Minastirid wprowadzono do tekstu liczne adnotacje i poprawiono błędy, zwłaszcza w imionach własnych, wyrazach i cytatach z języków elfów. Dołączono również w skróconej wersji te części historii Aragorna i Arweny, które nie dotyczyły wojny o pierścień. Autorem pełnego tekstu tej opowieści był ponoć Barahir, wnuk namiestnika Faramira, a spisana została ona w jakiś czas po zgonie króla. Największa jednak wartość kopii findegila. Polega na tym, że tylko w niej zamieszczono przekłady z języka elfów dokonane przez Bilba. Dzieło to liczy trzy tomy i spotkało się z uznaniem jako owoc głębokiej wiedzy i umiejętności. Bilbo pracował nad nim w latach 1403-1418, przebywając w Rivendell, gdzie miał dostęp do bogatych źródeł w postaci przekazów zarówno piśmiennych jak ustnych. Frodo, zajmując się niemal wyłącznie historią dawnych dni, mało z tej pracy krewniaka korzystał, dlatego niniejsza książka nic więcej o niej nie mówi. Meriadok i Peregrin stali się głowami wielkich rodzin, utrzymując stałe i bliskie stosunki z Rohanem i Gondorem, a biblioteki w Bucklebury i Tukonie posiadały mnóstwo materiałów niezamieszczonych w Czerwonej Księdze. W Brandy -Holu było wiele dzieł dotyczących Eriadoru i historii Rohanu. Niektóre z nich opracował, czy przynajmniej zapoczątkował osobiście Meriadok. Lecz w pamięci ziomków pozostał przede wszystkim autorem znakomitego Zielnika Szajeru i Rachuby Czasu, analizy pokrewieństw oraz różnic między kalendarzem Hobbitów z Szajeru i Bri, a kalendarzami obowiązującymi w Rivendell, Rohanie i Gondorze. Meriadok napisał też krótką rozprawę. Stare słowa i nazwy w Szajer. Interesując się szczególnie pokrewieństwem języka hobbitów z językiem Rohirrimów w wypadkach takich wyrazów jak matom oraz pradawnymi cząstkami słowotwórczymi zachowanymi w nazwach geograficznych, księgozbiór w Wielkich Smajalach poświęcony był w mniejszym stopniu sprawom ludu z Szajeru, a w większym historii szerszego świata. Peregrin. Sam nie parał się piórem, lecz i on, i jego następcy gromadzili manuskrypty pisane przez skrybów z Gondoru, przeważnie kopie lub kompilacje historii albo legend dotyczących Elendila i jego spadkobierców. Właśnie w Shire znajdowały się najbogatsze materiały do historii Numenoru i pojawienia się Saurona. Kronika lat prawdopodobnie została opracowana w wielkich smajalach na podstawie materiałów zebranych przez Meriadoka daty w niej podane są w wielu przypadkach wątpliwe, szczególnie w odniesieniu do II. ery, lecz mimo to zasługują na uwagę. Meriadok zapewne korzystał z pomocy i informacji dostarczanych mu z Rivendell, które wielokrotnie odwiedzał. Elrond wprawdzie opuścił tę siedzibę, lecz jego synowie wraz z kilku elfami wysokiego rodu pozostawali w niej jeszcze długo. Podobno w Rivendell zamieszkał po odjeździe Galadrieli także Celeborn. Brak jednak ścisłej daty jego odejścia i nie wiadomo kiedy wreszcie ten ostatni żyjący świadek dawnych dni śród ziemia udał się do szarej przystani.